środę po wystartowaniu sezonu pierwszej ligi kibice Gieksy doczekali się także inauguracji w Pucharze Polski. Tradycyjnie od kilku lat GKS rozpoczyna walkę o to trofeum od pierwszej rundy. Po ubiegłorocznej dobrej grze i meczach z takimi drużynami jak Podbeskidzie Bielsko-Biała czy Zawisza Bydgoszcz, apetyty na Puchar Polski w nowym sezonie były wyjątkowo duże. Szanse, aby to powtórzyć, były spore. W pierwszej rundzie rywalem trójkolorowych był Beniaminek pierwszej ligi, ekipa Chrobrego Głogów. Nic jednak nie przemawiało za tym, że ostatecznie to właśnie goście awansują do kolejnej rundy. A tak się stało. Po niemrawym meczu Gieksa przegrała 1-2 i zakończyła przygodę z pucharami. A nie tak dawno z Głogowem wygrywała w sparingach. Chrobry był zespołem, który bardziej chciał. W pierwszej połowie wydaje mi się, że nie dojechaliśmy na to spotkanie. Zamiast nabierać pewności z każdą minutą, z każdą akcją, to ją traciliśmy. I tak ta pierwsza połowa wyglądała. W momencie, kiedy strzeliliśmy bramkę, wydawało się, że coś zaczyna się dziać, możemy gdzieś tam stworzyć kolejne sytuacje. To przez znowu bardzo proste straty, bardzo proste niecelne podania przez środek boiska nadzialiśmy się na taką kontrę, po której był rzut karny. Pierwszą bramkę Gieksa straciła po stałym fragmencie gry. Z rzutu wolnego uderzył Krystian Pieczara, a piłka po rykoszecie zmyliła Rafała Dobrylińskiego. Ten sam zawodnik pokonał bramkarza Gieksy z rzutu karnego po raz drugi, tuż przed zakończeniem spotkania. Dla gospodarzy honorowe trafienie zaliczył Rafał Kujawa. Tym samym dla Katowic przygoda z Pucharem Polski zakończyła się tak szybko, jak szybko umarły nadzieje na grę z drużynami z Ekstraklasy w kolejnych fazach Pucharu. Wielkie brawa dla kibiców GKS-u Katowice. W akcji charytatywnej dla kibicki Gieksy Sary fani trójkolorowych barw zebrali już ponad 51% celu, sumy, którą potrzebuje Sara na opłacenie leczenia. Co najważniejsze, 51% tej sumy jest uzbierana w groszach. Do tej pory wsparcie dla Sary udzielili m.in. zawodnicy Gieksy, pracownicy klubu, oczywiście kibice, ale również osoby na co dzień niezwiązane z Gieksą. Podczas inauguracji sezonu na Bukowej swoje przysłowiowe grosze dorzucił do urny były zawodnik m.in. Wisły Kraków, a obecnie komentator stacji Orange Sport, pan Andrzej Iwan. Grosze zbieramy do końca października. Wszelkie informacje znajdziecie pod adresem www.gkskatowice.eu lub na Facebooku. Trwa długi weekend. Nie jest on jednak wolny dla zawodników GKS-u Katowice. Po pucharowym meczu z Chrobrym Głogów wprawdzie piłkarze mieli wolny czwartek, ale od dziś trenują i przygotowują się do niedzielnego meczu z Termaliką Brukbet Nieciecza. Katowiczanie na razie po dwóch kolejkach mają na swoim koncie tylko 3 punkty, a niedzielni rywale 6 oraz bilans bramkowy 7-0. Statystyki także nie przemawiają za drużyną Kazimierza Moskala. Z jego byłymi podopiecznymi Gieksa nie wygrała nigdy na Bukowej w meczach ligowych, a w niedzielny wieczór nie będzie mogła skorzystać z podstawowych defensorów Łukasza Pielorza i Adriana Jurkowskiego, którzy w spotkaniu z Miedzią Legnica zobaczyli czerwone kartki. Nie ma jednak mowy o żadnej depresji. Każda seria musi zostać przerwana. Kibice, działacze, a przede wszystkim zawodnicy liczą, że właśnie historia zmieni swój bieg 17 sierpnia. GKS Katowice Termalik Brukbet Nieciecza, niedziela, godzina 18. Relację tekstową na żywo z tego meczu przeprowadzimy na naszej oficjalnej stronie internetowej pod adresem www.gkskatowice.eu.